Po co ci to, Arni? Chcesz stworzyć prawdziwą wersję gry Minecraft? Prościzna! Czy wiesz, że Minecraft jest drugą najlepiej sprzedającą się grą na świecie po Tetrisie? A pierwsza wersja powstała w zaledwie 6 dni. Zatem co jest lepsze? Minecraft? A może prawdziwe życie? Pewnie byłoby fajnie, gdyby można było wybrać łatwiejszy tryb, kiedy życie wydaje się zbyt trudne. Tutaj nie musisz się bać ani strasznych rzeczy, ani głodu. Ale to właściwie nie jest takie ciekawe. Wybierzmy tryb przetrwanie. Teraz musimy zachowywać się jak w prawdziwym życiu. Zdobywać pożywienie, budować dom, bronić się i zdobywać doświadczenie. Oczywiście dużo łatwiej jest zrobić to w grze. Jednym kilofem możesz ściąć drzewo, które zawiśnie w powietrzu. I możesz zdobyć kamień, po prostu rozbijając go w kilka sekund. Tu dzień trwa zaledwie 20 minut. I nawet twoja żałosna, pomarszczona twarz może zwrócić czyjąś uwagę. Możesz jeść tyle fast foodów, ile chcesz i nie przytyjesz. I to jest plus. Zawsze będziesz czuć się komfortowo o każdej porze roku i nie musisz nawet kupować ubrań. I możesz użyć kaktusa w swoim domu zamiast kosza na śmieci, który może sprawić, że każdy przedmiot zniknie. Jeśli się nudzisz, możesz zmienić nazwę owcy, a ona będzie mieniła się różnymi kolorami. I tak, tutaj możesz po prostu spotkać owcę na ulicy. Nie zapomnij, to Minecraft. Czas iść do domu? Aha, zapomniałem. Łatwo jest ukraść lub zniszczyć dom. Wygląda na game over? Zobaczmy, jak ludzie zachowują się w warunkach strachu. Czy te doors są naprawdę straszne? Ja zlałem się w gacie. Tak swoją drogą nie pij soku. On przeszedł 10 tysięcy godzin w doorsach. Nie wygląda na przestraszonego. A teraz włączmy nieważkość. Jak w kosmosie. Czy więc, Arnoldzie, jesteś gotów na grę w kosmosie? No to lecisz. Na Ziemi, Arnoldzie, grawitacja trzyma cię na dole. Skakanie i odlatywanie nie działa. Ale jeśli zdobędziesz wystarczającą prędkość, to możesz pokonać grawitację Ziemi. Siła grawitacji i siła bezwładności równoważą się i możesz bezpiecznie latać w zerowej grawitacji wokół Ziemi. Poruszanie się w nieważkości nie jest łatwe. A na pewno nie z twoim brakiem zręczności. Arnoldzie, wydaje się, że odkryłeś nowy rodzaj paliwa, siarkowodór. Może ci pomóc w walce z potworami. Na szczęście nie jesteś jedynym, który przegapił szkolenie przedlotowe. Uważaj, Arni! Chyba zepsułeś uszczelkę. Ze względu na otwarty zamek, równowaga gazów jest zaburzona. Załóż kombinezon, Arni! Hurra, udało się! Ale jest inny problem. Jak usłyszysz teraz te potwory? Chyba je wszystkie przegoniłeś. Nie, nie jesteś głuchy, Arni. Dźwięk po prostu nie może się poruszać w próżni. Dźwięk przemieszcza się falami. Drżący obiekt przekazuje swoje drgania sąsiednim molekułom lub cząsteczkom. W kosmosie molekuły powietrza są tak daleko od siebie, że nie mogą przekazywać drgań. Bez powietrza nie ma dźwięku. Najlepiej po prostu zostań w szafie. O ile pozwolą ci tam zostać. Houston, mamy problem. Organizujemy imprezę Among Us. To popularna gra z ponad 500 milionami graczy. To więcej niż każda inna gra w historii. 97% graczy gra w darmową wersję na telefonach, ale większość przychodów pochodzi z płatnych wersji na PC. Oczywiście my gramy za darmo. Jak za darmo, to też zagram. I nie bez powodu wybrałem brązowy, bo jest on wyrzucany mniej niż w 65% przypadków. Ponad 90% głosów jest za wyrzuceniem czarnego. I wziąłeś akurat ten kolor, Arnold. Rozpoczynamy grę! Ważne, aby działać szybko, bo w każdej chwili możesz zginąć. Mamy pierwsze zabójstwo. Spokojnie, mamy tu wielu detektywów. Od razu powiedzą, że nie jesteś impostorem. Ups. Jestem prawie pewien, że ktoś cię tu wrobił, Arnold. Czas stąd zwiewać, zanim wyrzucą cię w kosmos. W grze musisz wykonywać zadania, aby udowodnić, że nie jesteś impostorem. Ups, ten pokój jest zajęty, nie przeszkadzajmy im. Mamy nowe zadanie. Trzeba ugasić pożar w Electrical. Chyba się udało. Wierzą ci. Szybko, pomóż mu. Sięgaj po gaśnicę. Arnold, ktoś naprawdę próbuje cię wrobić. Ponadto, według statystyk, Electrical i Admin są najbardziej niebezpieczne. Jeśli jesteś impostorem, wysadź silnik i wygraj grę. To nie działa.
Wyluzuj, Arnold. Więc nie jesteś impostorem. Brawo! Uważaj! Mam cię, kolego. Wybacz, fajnie było, ale trzeba się rozstać. Ale wiemy, że nie jesteś impostorem. Zobaczmy, jakie są twoje atrybuty. Mały mózg, słabe ręce, miłośnik fast foodów. Wszystko tak jak w prawdziwym życiu. Teraz wybierz, kim będziesz. Nie możesz iść na randkę z pustymi rękami. Znajdź coś, Arnie. Największy kwiat na świecie. Śmierdzi jak zgniłe mięso. Gdyby twoja dziewczyna była muchą, doceniłaby ten zapach. Te urocze stworzenia po prostu chcą ci sprzedać malarię, wąglika lub biegunkę. Nic niezwykłego. Co? Już to zrobiły? W dżungli nie ma wielu toalet publicznych, zatem możesz to zrobić tak, jak robili to nasi przodkowie. To jest padlinożerca, Arnie. Zbiera wszystko, co śmierdzi. Byłoby lepiej, gdybyś się rano umył. Skakuj na winorośl. Poradzą sobie nawet ze słoniem. Po półtorej godziny sok żołądkowy pytona całkowicie strawi twoje kości. Do przecięcia brzucha potrzebny jest nóż. To by uratowało cię na randce z kobietą, ale nie z pytonem. Złapałem pytona. Zobaczmy, co jest w środku. Tylko ja mogę być tutaj ekspertem od przetrwania. Ogarnij się. Wkrótce masz randkę, a jesteś pokryty śluzem i szlamem. Przeżyłeś i nie straciłeś nawet jednego palca. Dzień dobry, Arnie Świnko! Spójrz, to sławna rodzina świnki Pepy! Ale masz szczęście, Arnie! Tyle osób chciałoby teraz być na twoim miejscu! Gdzie są maniery, Arnoldzie? Rodzina Pepy to bardzo konserwatywni, inteligentni Brytyjczycy. Proszę, nie zawstydzaj mnie. Świnka Pepa została przetłumaczona na ponad 40 języków i była pokazywana w 180 krajach. Roczne przychody przekraczają miliard dolarów. Mniej więcej tyle samo, ile zarabiali Al Capone i jego gang z Chicago. Jesteś absolutnie pewien, że chcesz narazić ten interes na szwank? No, bądź ostrożny, Arnoldzie. I słuchaj, mamy świnki. Mama świnka uczy cię, jak trzymać łyżkę, a Pepa dokucza tatusiowi śwince z powodu jego wagi. Format 3-minutowej serii bardzo szybko zdobył swoją widownię. W tym czasie autorzy pokazują znane, codzienne sytuacje i uczą dzieci, jak żyć. Arnold, to słynne skakanie po kałużach. I wszyscy mają swoje markowe buciki. Stój, gdzie idziesz? Już o tym rozmawialiśmy! Arnoldzie, policja ci nie pomoże, bo ich przyjaciółka pani Królik tam pracuje. A teraz zagramy w strasznie ciekawą grę. Głodna świnia! Popularność Pepy wykracza daleko poza samą emisję. W ciągu zaledwie roku firma sprzedała ponad 450 milionów pluszowych zabawek. Dobra, Arnie, ja już mam dosyć. Dbaj o siebie, przyjacielu. George, co za spotkanie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś został pogrzebany żywcem? Wszystko się baguje. Z każdym dniem coraz trudniej odróżnić wirtualną rzeczywistość od prawdziwej. Déjà vu. Wyluzuj, gamoniu. Bezpańskie zwierzęta często wchodzą do domów szukać jedzenia. A może to wszystko symulacja? Spokojnie, stary. To złudzenie optyczne. Jak zmienisz kąt patrzenia, wszystko wróci do normy. Ale... jakby nie było, wszystko, co widzisz, to wytwór wyobraźni. Światło docierające do siatkówki zmienia się w impuls, który przekazuje informacje do układu wzrokowego. Stamtąd sygnał trafia do mózgu. I widzisz to, co widzisz. A wtedy... oho, śliczności! Kolejny glitch? A może efekt popularyzacji masowych trendów? Takie synchro może namieszać w głowie. Tak, Arnold, masz rację. Trzeba nagrać. Ale wyjmij telefon powoli i ostrożnie.
bo inaczej policjant pomyśli, że sięgasz po broń. Oto jak działa iluzja. Twór siatkowaty w pniu mózgu się pobudza. Ej, dokąd to, tchórzu? Arnold! Kto to? Nie, nie, nie! Nawet o tym nie myśl! Nie jesteś w Matrixie! Zły pomysł, Arnold. Prawie tak zły jak sequel do legendarnej trylogii. Poznaj Arnolda, to halucynacja. A efekty są teraz 300 razy silniejsze. I... mózg Arnolda mieli się w papkę. Tak jak on sam. To wymaga interwencji lekarzy. Co do... też się teraz glitchuje? Żyjesz? Arnold, byłeś poważnie ranny. Więc lekarze dali ci kilka ulepszeń. Prawie jak nowy. Ale mamy problem. Potrzebujemy żołnierza bez implantów. A ty musisz cofnąć się w czasie i go znaleźć. Mamy chętnego. Stój, Arnold! On nie chce twoich ubrań, tylko pomocy. Dlatego lecisz do roku 2050. Ojej, nie takiej świetlanej przeszłości się spodziewaliśmy. Rzeczywiście, do 2050 roku Ziemia ucierpi przez globalne ocieplenie. Populacja planety wzrosła do ponad 10 miliardów ludzi. To przeludnienie spowodowało brak świeżej wody. Wyobrażasz sobie? Ziemia jest niemal w ruinie, a oni walczą o Pepsi. Dobra, wracając do misji. W 2050 każdy ma cybernetyczne implanty. A ponieważ drony wroga mogą wykrywać implanty w odległości 10 km, ty, Arnold, jesteś najbardziej niewykrywalną i niezniszczalną osobą w 2050. To ty pomożesz zmienić bieg wojny! Żołnierze, zbiórka! Arnold, wróg zauważony na północy! Ale drogę blokują działa elektromagnetyczne. Zamiast pocisków wystrzeliwują impulsy elektryczne. A prędkość impulsowa przekracza 7000 km na godzinę. Musimy znaleźć schron. Szybko, zejdź do metra. Uciekłeś przed działami, Arnold. Ale masz nowe problemy. Drony wykryte przez skanery. Nie bój się, Arnold, pamiętaj. Te drony nawet cię nie zauważą. Wystarczy przebiec obok i wyłączyć zasilanie. Brawo, Arnold! Przyszłość nie była na ciebie gotowa. Idź dalej, kolego. Już prawie. Czas wyjść na powierzchnię. Arnold, wokół jest wielu wrogów. Wejdź do egzoszkieletu. Dzięki temu możesz zostać super żołnierzem i pokonywać duże odległości, nie męcząc się. A każda aktywność fizyczna jest 20 razy łatwiejsza. Nikt cię nie powstrzyma, Arnold. Teraz tylko rozgryźć sterowanie. Arnold, nie! Zabiłeś siebie z przyszłości! Dobra, nie ma się co rozczulać. Wrogowie są blisko. Masz miotacz ognia. Użyj go! O tak, kto by pomyślał, że kiedyś w Hollywood stanie się to? Arnold, uwaga! Rakieta! Korzystasz z dobrodziejstw cywilizacji, prawda, Arnie? Ale pamiętaj, kolego, aby tak było, musisz zapłacić na czas rachunki za prąd. Już milion razy ostrzegałem cię, że reklama jest stworzona tylko po to, by wyssać z ciebie każdy grosz. Zatem śmiało, teraz posiedzisz w ciemności. Masz za swoje. O rany, samopatrzenie na ciebie boli. Dobra, mam pomysł. Spójrz, otaczają nas miliony bakterii, które wytwarzają bezużyteczną energię z materii organicznej, którą się żywią. Tak sobie myślę. Zbudujmy elektrownię bakteryjną, która wykorzystuje twoją kupę jako paliwo. Nie wystarczy na wszystkie twoje gadżety, prawda? Ale czego się spodziewałeś? Bakterie są naprawdę malutkie. Wiem, powiększmy je. Bakteria wielkości kota da nam 46 tysięcy razy więcej energii. I możemy uzyskać jeszcze więcej bakterii i więcej paliwa. Ameryka produkuje 128 miliardów litrów ścieków dziennie. Mogłoby to zapewnić energię elektryczną całemu miastu. Ponadto rozwiążemy problem oczyszczania wody. Ogromne halobakterie, które żywią się solą, mogą dostarczać darmową energię z oceanu i odsalać wodę dla regionów pustynnych. Każdego dnia wyrzucanych jest 3,5 miliona ton plastiku. Powiększona Ideonella sakajensis może przetworzyć ten plastik na energię.
Zatem możesz otworzyć sieć ładowania pojazdów elektrycznych. W przeciwieństwie do energii paliwowej, która rocznie emituje do atmosfery 37,5 miliarda ton CO2, energia bakteryjna jest absolutnie czysta i emituje tylko tlen. Brzmi jak świetny pomysł na startup. Arnold, rozwiązałeś problemy środowiskowe ludzkości oraz zarobiłeś biliony dolarów w biznesie energetycznym. Szanowni Państwo, proszę o uwagę. Pierwszym szczęśliwym turystą, który wygra darmową wycieczkę na Księżyc, jest posiadacz biletu numer 2871. A oto szczęściarz we własnej osobie. Poznajcie Arnolda! Średnia odległość Ziemi od Księżyca wynosi 384 467 km, a Księżyc co roku oddala się o 3,5 cm. W całej dotychczasowej historii ludzkości tylko 12 osób stanęło na powierzchni Księżyca. Będziesz 13. Zgadzam się, to nie jest najszczęśliwsza liczba, ale wyobraź sobie, na Księżycu nie będzie nikogo oprócz ciebie. To prawda, to nie jest Miami. Temperatura wynosi minus 173 stopnie Celsjusza. A gdziekolwiek pójdziesz, promieniowanie jest 200 razy wyższe niż na Ziemi. Więc nie możesz tego zrobić bez skafandra kosmicznego. Ale tymczasem jako turysta możesz zameldować się w hotelu. Choć jego budowy nie można spodziewać się wcześniej niż w 2025 roku. Przejdźmy na drugą stronę Księżyca. Zwłaszcza, że astronauci zostawili tam mnóstwo fajnego sprzętu. Arnold, wskakuj do łazika Lunar Rover, uruchom silnik i w drogę! Wierzcie lub nie, ale istnieje kilka mórz księżycowych. Tylko nie są wypełnione wodą, ale zastygłą lawą. Arnold, nie ten pedał! Naciśnij hamulec! O, gratulacje, Arnold. Właśnie zderzyłeś się z chińskim łazikiem księżycowym Yutu 2. I uszkodziłeś swój skafander. O nie. Houston, mamy problem. Nie martw się, Arnold. Pomoc jest w drodze. Prawda, dotarcie tutaj zajmie im 3 dni. Staraj się oszczędzać tlen. Powodzenia, Arnold! Świetna wiadomość, stary! Jesteś ocalony! Ale straciłeś palec. Arnold, jesteś teraz prawdziwym bohaterem. Dlatego NASA daje ci darmowy bilet na Marsa. Wylot za 3 godziny. Teraz wielki przeskok. Podobno to od ciebie zależy wynik bardzo ważnego meczu i to ty jesteś teraz gwiazdą futbolu. Ronaldo! Nie, to częsty błąd. To Ronaldo, brazylijski piłkarz. A ty jesteś posiadaczem 5 złotych piłek. Cristiano Ronaldo z Portugalii. Pora strzelić! Cóż, czego można się spodziewać po twojej formie? Sądzę, że teraz powinieneś zejść z oczu tym wszystkim wściekłym fanom. Na szczęście możesz ukryć się przed milionami wściekłych fanów w swoim ogromnym domu. Arnaldo! To dom służby, kretynie. Twoja wspaniała rezydencja znajduje się dalej, prowadzi do niej prywatna droga. Taki ogromny dom wymaga posiadania służby. Ponadto znajduje się tu siłownia, basen, sala bilardowa, spa oraz 2 sekretne wejścia, które gwarantują, że żaden dziennikarz cię nie zobaczy. Arnaldo, gdzie jesteś? A wiem. Możesz sobie wyobrazić, że ciało Ronaldo składa się tylko z 7% tkanki tłuszczowej? Chociaż ma 35 lat, według jego biologicznych odczytów ma zdrowie ciało 23-latka. Cristiano spożywa około 3000 kalorii dziennie, które dzieli na 6 mniejszych posiłków. Wiem, że ty też to robisz, ale ty się nie ruszasz. W ogóle. Naprawdę myślałeś, że wszystko będzie takie proste? Profil Cristiano na Instagramie jest najpopularniejszy na Ziemi. Ma prawie 250 milionów subskrybentów, co stanowi około 34% populacji Europy lub 76% populacji USA. A ponieważ nie mogą się z tobą skontaktować w realu, zamierzają dopaść cię w internecie. To też udało ci się schrzanić? Wygląda na to, że nadszedł czas, aby uciec z własnego domu mięczaku. Tak, to twój garaż. McLaren Senna, Rolls-Royce Phantom, Bugatti Chiron i Veyron oraz Ferrari 599 warte 7 milionów dolarów. Tylko nie poślizgnij się na swojej ślinie. W tym przypadku może zabierzesz się swoim luksusowym 27-metrowym jachtem wartym 6 milionów dolarów
No dobrze. Wygląda na to, że znalazłeś sposób, aby raz jeszcze się wywinąć. Arnold, uważaj! Sytuacja nie wygląda zbyt dobrze, Arnoldzie.